Cześć wam wszystkim z tej strony, pana się nagłam kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas na bardzo mocny odcinek, ponieważ, moi drodzy, pokażę wam gracza, który ma najwięcej 3v3 wygranych na całym świecie, moi drodzy. Nikt nie ma więcej wygranych 3v3 właśnie od niego, więc możemy na początek zrobić taką zabawę, że w komentarzach, moi drodzy, piszcie, ile wy macie winów 3 versus 3. Ja, moi drodzy, mam aktualnie 39235, więc uważam, że nie najgorszy wynik. Myślę, że to jest taki naprawdę spoko, jak na ilość, ile ja gram, moi drodzy, czyli 7 lat. Myślę, że jest to taki nie najgorszy. Mógłbym mieć troszeczkę więcej, bo na początku więcej grałem solo duo, jak widać po moich winach, bo mam po 5000, no ale już uważam, że to jest dosyć fajny wynik, moi drodzy, więc tak to się prezentuje. Na wy, moi drodzy, możecie napisać w komentarzach, ile wy właśnie macie winów 3 versus 3. Oczywiście stawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, moi drodzy, lecimy po 400 tysięcy subskrypcji. Pamiętajcie, kodzik panów w sklepie, jak cokolwiek kupujecie, moi drodzy, karnet, gemy, skiny i tak dalej. Przy okazji macie do wygrania w tym odcinku 80 gemów, więc jeżeli chcecie wygrać, stawcie łapeczkę w górę, suba, napiszcie jakiś komentarz i jeżeli ten film dobije 25 tysięcy wyświetleń w 24 godziny, to wam właśnie rozdaję te gemy. Wejdźmy sobie, moi drodzy, w topkę, zobaczmy sobie, ile ma taki Hyra. 118 tysięcy, no jest to, moi drodzy, bardzo dużo winów 3v3. Mamy tutaj kolejną osobę, 36 tysięcy, no mniej ode mnie, więc tutaj akurat jakiegoś niesamowitego wyniku nie ma. Tutaj 90 tysięcy, no czemu mnie zapraszają? Tutaj 54 tysiące, tutaj, moi drodzy, 91 tysięcy, tutaj 28 tysięcy, moi drodzy, tutaj 106 tysięcy. No jak widać, różnie to wygląda. Juan Carlos, najlepszy napadacz na Heista, ma 85 tysięcy, moi drodzy. Możemy sobie jeszcze sprawdzić, ile ma na przykład, moi drodzy, tutaj Fizyk, który ma 64 tysiące, czyli nie ma aż tak dużo, moi drodzy. Izana na przykład 60 tysięcy. No jak widzicie, różnie to, moi drodzy, tutaj wygląda w tej topce. Zeta Kuba na przykład ma 92 tysiące, więc też dosyć sporo, moi drodzy. Ale jest gracz, który, moi drodzy, ma ponad 200 tysięcy winów. Naprawdę, jest gracz, moi drodzy, który ma ponad 200 tysięcy winów i myślę, że możecie go nie znać, bo ja sam o nim nie wiedziałem, moi drodzy. Naprawdę sam o nim nie wiedziałem. Jest to raczej osoba, którą pewnie nie kojarzycie. Nie jest to żaden pro player, nie jest to żadna osoba z jakiejś topki i tak dalej, więc już sobie przejdziemy na Brawl Stats, moi drodzy, czyli na najlepszą stronkę do sprawdzania profili graczy, gdyż tam mamy wszystko pokazane i już wam, moi drodzy, pokazuję właśnie konto tego gracza. Dobra, moi drodzy, więc mamy tutaj konto Indian Monster, moi drodzy, Indian Monster. I uwaga, mamy to konto, jak widzicie, najwięcej trofeów, 42 tysiące, więc wcale nie ma dużo, moi drodzy, pucharków. I jak sobie zjedziemy niżej, to uwaga, uwaga, zwycięstwa 3 versus 3, 245 855 winów 3 versus 3. Nie wiem, jak on to zrobił. Nie mam zielonego pojęcia, jakim cudem on ma prawie 250 tysięcy winów 3 versus 3. Zwycięstwa na duo ma 21 tysięcy winów, moi drodzy. I co najlepsze, jak sobie wejdziemy, to to konto jest w miarę nowe. Bo zobaczcie, wykres trofeów, moi drodzy. No to to konto zostało stworzone w styczniu, z tego co widzimy. To konto jest ze stycznia. To konto jest chyba ze stycznia tego roku. Chyba, że wcześniej miał więcej pucharków i spadł, ale wydaje mi się, że to konto jest, moi drodzy, od stycznia. Jest to naprawdę bardzo dziwne konto i on jest chyba w jakimś klanie, czy on nie jest teraz w jakimś klanie, bo nie wiem, czy to możemy sprawdzić. Jest w jakimś klanie, dobra. Czy ja mogę sobie w takim razie wejść na jego konto, moi drodzy, w gierce? Zaraz zobaczymy, czy mi się uda znaleźć jego konto w gierce. Dobra, moi drodzy, więc mamy ten klub i mamy Indian Monster. Jak widzicie, jest, moi drodzy, to konto, więc udało mi się znaleźć to konto również w gierce, więc sobie sprawdzimy tutaj, bo lepiej to będzie wyglądało. Moi drodzy, jak widzicie, ma on te 245 855 winów 3 versus 3. No chłopiec po prostu niesamowity. Nie, ja nie wiem, jak to jest możliwe, że on wbił aż tyle, skoro no większość topki, ci co naprawdę mega dużo grają, to mają po 150-120 tysięcy winów właśnie 3 versus 3. No ponad 100 koła. On ma 245, więc on ma razy 2 praktycznie to co oni. Nie wiem, jak to jest możliwe. No jak zobaczymy, to nawet nie ma, moi drodzy, maksymalnej rangi na niczym. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, że on właśnie wbił aż tyle winów 3 versus 3. Dodatkowo ma 21 tysięcy winów na, moi drodzy, duo i 4 tysiące na solo. To też bardzo dużo czasu zajmuje, żeby wbić aż tyle winów na solo oraz na duo. Nie wiem, jak on to zrobił, moi drodzy. Napiszcie w komentarz i jeszcze sprawdźmy sobie jedną rzecz. Konto utworzone 2020 rok, moi drodzy. Naprawdę, to konto ma 4 lata, moje ma 7 i on ma dosłownie 200, chyba 10 tysięcy więcej winów 3 versus 3 ode mnie. Ja nie wiem, jak to jest możliwe. Moim zdaniem to jest najdziwniejsze konto w Brawl Stars. To jest coś po prostu niesamowitego. No zobaczcie, on tu no dosłownie ma
niskie pucharki. No pospadał na niektórych postaciach, ale nawet jak co, spadnie i będzie wbijał, to ja nie wiem jak on może wbić aż tyle. Maksymalną passę wcale nie ma jakąś wysoką, bo 34. Najwyższą rangę na rankedach ma, moi drodzy, mityczną, więc wcale nic szczególnego. A chłop jest osobą, która ma najwięcej winów 3 versus 3 na całym świecie, więc no nie wiem o co chodzi. Powalone konta, jak sobie wejdziemy na inne konta w tym klanie, no to tutaj widzicie, że no jakieś zwykłe konta tam po 3, 4, 5, 6 tysięcy winów, moi drodzy, 3 versus 3 i tylko ten ziomal, który ma 245 855 winów 3 versus 3. No coś niesamowitego, nie wiem jak to jest, moi drodzy, możliwe. Powalone moim zdaniem. No ale dobra, zagramy sobie może jeszcze jakąś giereczkę. Mam 96 tysięcy pucharków, bo przed chwilą udało mi się wbić. Nie chciałbym z nich spaść, moi drodzy, nie chciałbym z nich spaść, więc pasowałoby coś w miarę ugrać. Mamy tutaj trio showdowny. Trio showdowny, moi drodzy, nie są takie złe, więc może byśmy pyknęli sobie jakąś gierkę trio showdown i bym sobie zagrał czymś z dalekim dystansem, widząc jak wygląda ta mapa. O, Nani. Nani bym sobie mógł pyknąć, tak szczerze, więc dobra, zobaczmy co z tego wyjdzie. Kurczę, wziąłem jeszcze te demony. Dzisiaj mam to, one są takie średnie, tak szczerze, na te 3 versus 3, bo lepiej mieć te aniołowe i właśnie to, że się... że przeżyjemy z tym 1 HP, to jest najlepsze moim zdaniem tutaj właśnie na 3 versus 3 na te trio showdowny. No ale cóż, zobaczymy. Nani też myślę, że może podać. Czemu mamy El Primo w teamie, widzowie? Kto normalny na mapę Mroczny Przesmyk bierze El Primo? No ja nie wiem o co chodzi. Tragedia totalna, moi drodzy. Nie wiem co tutaj się dzieje, nie wiem dlaczego mam lagi. Dobra, jeszcze trafiłem tam na szczęście tego ziomala, ale on raczej przeżyje. Wątpię, żeby padł właśnie w taki sposób. Dobra, coś tam jeszcze poobijałem, nie jest źle. Fajnie by było naładować sobie ulta. Tutaj mamy, moi drodzy, Bibi. Mamy Bibi. Mamy, moi drodzy, Mortisa również. No oni mogą nas napaść, oni mogą nas napaść z tego co widzę. Idą mocno na nas, moi drodzy, tutaj. Fajnie jakbyśmy sobie właśnie przeżyli. Respi mi się jeszcze jakiś teammate. Respi mi się Spike, no to... To będzie, widzowie, lipa moim zdaniem. Dobra, fajnie, że tutaj porobiłem. Oj, tutaj niestety padam, dobra. Nie jest najgorzej, ten El Primo przeżyje. No ogólnie jedyny plus tego El Primo jest taki, że on ma dużo życia, więc on może w miarę przeżyć w tej... jak właśnie nas podjadą czy coś, ale no tak to generalnie za dobrą postacią on nie jest. Fajnie, jakbyśmy uciekli gdzieś w lewą stronę. To by mi się podobało, jakbyśmy uciekli właśnie w lewą stronę. No nie, no ruszył się akurat ten Spike'i. Gdyby się nie ruszył, to byśmy już mieli, moi drodzy, killa na nim. Dobra, fajnie, jak będę stał właśnie obok tego, moi drodzy, El Primo, to on może mnie wybroni tutaj. Widzę, że jeszcze tutaj ta Bibi podjeżdża. No tą Bibi jakbyśmy pobijali, to by było dosyć spoko. Mamy prawie że Hypera, moi drodzy. Może uda mi się za chwilę go naładować. No ciężko jest tą Bibi porobić, bo ona naprawdę dosyć szybko chodzi. No jeszcze ona ma z tym 1 HP, więc no ciężko będzie ich porobić w jakikolwiek sposób. Ten nasz ziomal, który, moi drodzy, gra tym krukiem, to też padł przed chwilą. Dobra, fajny akurat gong tam poleciał w nich, więc uważam, że spoko, no ale padliśmy. Niestety, moi drodzy, trzecie miejsce, więc chyba minus nam siądzie. Jeszcze spadnę z 1000. Nie, no nie mogę. Jakie gówno. Dobra, nie, musimy zagrać jeszcze jeden meczek. Musimy zagrać jeszcze jeden meczek, bo to jest, widzowie, tragedia. Dało mi chłopa, co wziął El Primo na otwartą mapę. No po prostu nie mam pytań, moi drodzy. Kogo mi teraz dobrało? Serge'a i Leona. No dobra, trochę lepiej, ale no też jakoś mega to nie jest team comp. Zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie ciekawego. Fajnie, jakby oni grali jeszcze. Dobra, weźmiemy sobie te dwa par cuby. Fajnie, jakbym właśnie na początku zebrał sobie z 2-3 par cuby. To już było dosyć git i moglibyśmy wtedy coś, moi drodzy, działać. Nie wiem, jakim cudem on już ma szybsze przebieganie, kogo on niby trafił. Przede mną już miał, więc jak już mnie trafił, no to wiadomo, że mu dał boost, ale jeszcze przede mną miał, to ja nie wiem jak to działa. Nie, no co to jest, Frank, człowieku, poko, wytyfy, co to są za team kompy, człowieku? Co oni tu w ogóle wymyślają na tych trio showdownach, to ja nie mam pytań. To jest, widzowie, dosłownie niemożliwe. Nie, no przegraliśmy to, 14 sekund, on tego nie przeżyje. On tego nie przeżyje, chociaż dobra, porobi tego poko, ładnie, respi się ten ziomal, no mógł poczekać jeszcze chwilę, no ale oni stąd raczej nie wyjdą, tak szczerze, chyba że ten Leon jakimś cudem przejdzie. Ty Leon co robi? Leon co prawie jeszcze porobił tego wariacika tam. Okej, nie najgorzej, moi drodzy, żyjemy sobie tutaj, pyk, walimy tego wariata. Nie jest źle, moi drodzy, ale musimy przeżyć, nie wiem ile sekund, dużo sekund na pewno musimy przeżyć i wątpię, żeby się to udało. Dobra, tutaj jeszcze zrobimy sobie coś takiego, fajnie, jakby się udało, moi drodzy, dobić tego wariata. Dobra, porobiłem, respi się, moi drodzy, jeszcze Serge, ale młyn tu się dzieje, moi drodzy, z tej strony mapy, masakra. Dobra, oni są we dwójkę, więc może mi się uda jakoś właśnie uciec z tego rogu. Nie wiem, dlaczego oni kampią w tym miejscu, to nie jest zbyt dobre miejsce do kampienia i chyba przegramy. Respi się jeszcze, moi drodzy, jeszcze
się zrespiłem, moi drodzy, jeszcze się zrespiłem. Dobra, jeszcze tutaj, no aj, no niestety nie udało się nic więcej. Trzecie miejsce znowu, nie no, tragedia. Te 3 versus 3 to jest, widzowie, jakaś porażka z tymi randomami. No cóż, może mi się uda zaraz odrobić po odcinku. Ja, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał, że tak krzyczę łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, trzymajcie się.